wody. Leszek Szcześniak w dzień dowódca pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego wydał komendę do przegrupowania się pod oddziału wielkiej defilady silni stojuszy. Wszyscy! Co tam się stało, wie? Za mało tlenu. Niech on myje twarz, jest tutaj tyle. Ze trzy przysiady, przecież on jest blady. No. Ja pierdzielę. Blady jest jak. Wspierają wszystkich. Tamka. Proszę. Weź to pani. Rozpoczęła warszawiankę Karola Kurpińskiego. To dla nas znak, że rozpoczynamy defiladę. A teraz piękny obrazek, tego jeszcze Państwo nie widzieli, żołnierzy i funkcjonariuszy z trzema dużymi flagami Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na każdą flagę niesie dwudziestomundurowy. Tuż za nimi, tak jak słyszymy, dowódca dzisiejszej uroczystości. Pułkownik Leszek Szcześniak, na co dzień dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Kroku dowódcy dotrzymuje kompania reprezentacyjna w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych, która jest pododdziałem pułku. Dowódzi porucznik Grzegorz Kulik. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Michał Baranik. Pierwszym lutonem dowodzi podporucznik Marcin Ziętara. Luton lotników defilady.
paradzie prowadzi porucznik Paweł Linke. Marynarzom wyznacza krok porucznik Mariusz Małek. Kolejni maszerują żołnierze kompanii reprezentacyjnej wojsk lądowych. Dowódcą oddziałów podporucznik Janik Stępniak, a dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Mateusz Wiśniewski. Kolejne pododdziały stanowią kompania reprezentacyjna sił powietrznych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Maciej Marszyk. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Przemysław Matras. Oraz kompania reprezentacyjna marynarki wojennej. Dowódcą pododdziału jest kapitan marynarki Paweł Marloch. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Paweł Kowal. Do trybuny honorowej zbliża się pododdział wojsk specjalnym wystawiony przez jednostkę wojskową Agat z Gliwic. Jest to najmłodsza jednostka specjalsów, przeznaczona do wsparcia bojowego Grom, Formozy oraz jednostki wojskowej komandosu. Mundury, które żołnierze mają na sobie, to kombinezony ćwiczebne wojsk specjalny z lekkim wyposażeniem taktycznym. A teraz przed Państwa pododdział wojsk obrony terytorialnej. Terytorium Sami dowodzi podporucznik Marcin Stań. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Andrzej Tałałek. I pododdział reprezentujący żandarmerię wojskową. Dowódcą pododdziału jest kapitan Janusz Szoblik. Dowódcą pocztu sztandarowego porucznik Michał Zaremba. Pododdział reprezentujący inspektora wsparcia sił zbrojnych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Marek Kowalski. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Marek Danielak. Do trybuny honorowej zbliżają się również żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Remek Jaśmiak-Kowalski. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Bartłomiej Jaśmiak. Za nim 10. Opolska Brygada Logistyczna. Dowódcą pododdziału jest kapitan Igor Orłowski. I przed Państwem 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Dowódcą pododdziału jest kapitan Krystian Kaczkowski. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Skarbin Lubiński. Kolejny pododdział to 21. Brygada Kawalerii Powietrznej. Dowódcą pododdziału jest porucznik Michał Mazur. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Adam Milec. Szanowni Państwo, a teraz podchorążowie. Pododdział reprezentujący Akademię Wojsk Lądowych. Dowódcą pododdziału jest kapitan Jan Cich. Dowódcą pocztu sztandarowego podporucznik Jakub Stacherski. I pododdział reprezentujący Lotniczą Akademię Wojskową. Dowódcą pododdziału jest podporucznik Marcin Szkobry. Dowódcą pocztu sztandarowego podporucznik Śliwiński. Marynarki Wojennej. Dowódcą pododdziału jest podporucznik Marek Pasek. Dowódcą pocztu sztandarowego jest starszy matka Karol Nus. I pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną. Dowódcą pododdziału jest kapitan Tomasz Misiejok. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Łukasz. Sztandarowe jednostek dowództwa generalnego wojennych. Reprezentują one wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej oraz inspektora wsparcia sił zbrojnych. Przewodnik sztandar 11 Dywizji Obrony Pancernej, 12 Dywizji Zmechanizowanej, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 25 Brygady Szkolnej Powietrznej, 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 3 Brygady Lotnictwa. A ponadto poczty 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 3 Flotyli Okrętów, 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 3 Flotyli Obrony Krzyża, jednostki wojskowej Grom, jednostki wojskowej Formoza, jednostki wojskowej Nil, 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 18
rozpoznawczego, 9 punktu rozpoznawczego, 4 i 5 punktu rozpoznawczego, 2 punktu sapery. Miejsce zakończone na poczcie szkolnej, służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oddział reprezentacyjny wystawiony przez Komendę Stołeczną Policji. Dowódcą pododdziału jest nadkomisarz Radosław Los. Dowódcą pocztu sztandarowego jest starszy aspirant Jacek Kwiatkowski. I nadchodzi kolumna Straży Granicznej, dowodzona przez major Straży Granicznej Sławomira Gumura. Począć sztandarowy prowadzony przez podporucznika Straży Granicznej Krzysztofa Nawarczyńskiego. Przed nami strażacy. Kompania reprezentacyjna Państwowej Straży Pożarnej wystawiona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Dowodzi młodszy brygadier Jarosław Pana. Oddział funkcjonariuszy kompanii reprezentacyjnej Służby Więziennej pod dowództwem majora Krystiana Górzewskiego. Dowódcą pocztu jest kapitan Dawid Balcerak. Oddział funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej pod dowództwem podpułkownika Tomasza Pana Szczotka. Dowódcą pocztu sztandarowego jest starszy sierżant Jarosław Kreska. Kompania honorowa Krajowej Administracji Skarbowej pod dowództwem młodszego inspektora Marka Alfonsona, natomiast dowódcą pocztu sztandarowego jest podkomisarz Marcin Piesuczny. A teraz przed Państwem pododdział kompanii reprezentacyjnej Straży Marszałkowskiej. Dowódcą jest starszy strażnik Daniel Górek. Dowódca pocztu sztandarowego to starszy strażnik Tomasz Czeboń. I przed Państwem maszeruje pododdział reprezentacyjny Straży Ochrony Kolei. Pod oddziałem dowodzi dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej Straży Ochrony Kolei, starszy strażak Tomasz Stefański. I ostatni pod oddziałów to Straż Leśna, wystawiona przez Lasy Państwa. Dowodzi Artur Kowalski, dowódca pocztu jest Jan Baraniak. Szanowni Państwo, wraz z polskimi żołnierzami i funkcjonariuszami żołnierzy sił sojuszniczy, niestety pod oddziały zagraniczne, które Państwo teraz zobaczą, to tak zwana grupa bojowa IFP, wysunięta obecność NATO. Jako pierwszy przed Państwem pod oddział reprezentujący Chorwację, to dowódcy Dario Markać. A tuż za nim powod oddziału reprezentujący Rumunię, pierwszy prowadzi w defiladzie kapitan Eduard Kintaro. Porucznik Robert Solomon jest dowódcą drugiego pododdziału wystawionego przez Rumunię z grupy IFP. A także kolejne dwa pododdziały, tym razem jak reprezentujące Wielką Brytanię, dowódcą pierwszego jest podporucznik Louis Hebelwine. Drugim dowodzi podporucznik Alek Cywik. I jako ostatni pododdział reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki dowodzi podpułkownik Joseph Ruzic. A tuż za nimi zagraniczne pododdziały wystawione przez naszych sojuszników. Pododdziałem z Austrii dowodzi porucznik Jan. Szanowni Państwo, i nadszedł ten moment najbardziej widowiskowy dla Państwa, w szczególności dla dzieci. Spójrzmy w niebo, spójrzmy w górę. Rozpoczynamy pokazem lotniczym. Paradę rozpoczyna ugrupowanie Lotniczej Akademii Wojskowej. W skład aktualnie obserwowanego ugrupowania wchodzą 3 śmigłowce. Z Lotniczej Akademii Wojskowej w Gdyni. Śmigłowce G2 są używane do szkolenia podstawowego pilotów. Posiadają jeden silnik tłokowy, co znakomicie zmniejsza koszty szkolenia pilotów.
Dodatkowo Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego posiada na wyposażeniu śmigłowce Robinson R-44. A przed trybuną orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem podpułkownika Artura Czereszewskiego, tambur majorem jest młodszy chorąży Tomasz Pieczka. W następnej kolejności widzimy śmigłowca z pierwszej brygady lotnictwa Wojsk Lądowych, które 49. Baza Lotnicza z Pruszcza Gdańskiego i 56. Baza Lotnicza z Wrocławia. Spośród wielu zadań, jakie realizują załogi śmigłowców MiG-2, możemy wymienić loty na desantowanie wojsk, loty na rozpoznanie oraz dostarczania celów naziemnych, nawodnych i powietrznych, zadymianie i rozpoznanie skażeń chemicznych. Statki powietrzne, które mogą Państwo podziwiać w tej chwili, to produkowane w Polsce wielozadaniowe śmigłowce G3 Sokół z 7 Dywizjonu Lotniczego wchodzącego w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim formacji ROMB. Ugrupowaniem dowodzi podróżnik pilotek Grzegorz Porówniak. Śmigłowce te są podstawowym elementem uzbrojenia dywizjonu wyposażone w dwulufowe działko 2. Zbliżają się do nas śmigłowiec Mi-8 i 2W3. Średnie śmigłowce Mi-8 specjalnie przystosowane są do przewozu pasażerów. W przyszłości były wykorzystywane także do powietrznego transportu najważniejszych osób w państwie. Zabezpieczały także wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym kraju. Śmigłowiec Mi-3 to w pełni polskiej produkcji konstrukcja zaprojektowana przez Zakład Świętego. Prowadzącym wykupowanie jest śmigłowiec Wuczny Mar, za którego sterem zasiada kapitan pilotki od wojski. Wsparcie ogniowe i zabezpieczenie pododdziałów bojowych brygady, jakimi są bataliony kawalerii powietrznej. Ugrupowanie prowadzi dowódca zespołu, podpułkownik pilot Dariusz Zachórski.
na wyposażeniu sił powietrznych, którym możemy aktualnie podziwiać, jest Gulfstream G550 wykonujący lot w asyście dwóch myśliwców F-16. Samolot ten przeznaczony jest do przewozu najważniejszych osób w maniernie 16 pasażerów. Przy ograniczonej liczbie pasażerów może dolecieć bezpośrednio z Warszawy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Służyły do zaawansowanego szkolenia lotniczego kandydatów na pilotów samolotów. Wysokomanewrowy to jest F-16. Siły powietrzne obecnie posiadają 8 takich samolotów, a docelowo będą dysponować modułem 16 statków powietrznych. Skrzydła lotnictwa taktycznego. Jest to samolot myśliwsko-bombowy, a jego zadaniem jest wsparcie jednostek lądowych, bombardowanie obiektów oraz niszczenie strategicznych celów naziemnych. Ugrupowanie prowadzi podpułkownik pilot Roman Stefanik. Na niebie pojawiły się jastrzębie, czyli polskie myśliwce F-16 z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Są przeznaczone zarówno do prowadzenia defensywnej i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej i precyzyjnego atakowania obiektów naziemnych, kontroli lotniczej usuniętych obszarów przeciwnika, jak również do bliskiego wsparcia lotniczego sił lądowych na polu walki oraz do prowadzenia rozpoznania. Szanowni Państwo, i rozpoczynamy paradę połową. Przed nami motocyklowa akcja honorowa. Zawoływany jest przy oficjalnych językach najważniejszych w państwie. Skład uwarunkowany jest ranką wizyty i zapotrzebowania. Najczęściej składa się z siedmiu. Kolejny to radiowóz oznakowany z wideo rejestratorem Opel Insignia. Jest na co dzień wykorzystywany do służby w całym kraju. Wykorzystywane w codziennej służbie przez komórki ruchu drogowego do likwidacji zdarzeń drogowych. Następnie Long Range Acoustic Device, urządzenie dźwiękowe, dane jego zasięgu przytwierdzone do wyboru wyjazdu z ulicy Wieśnie. I automatyczna wyrzutnia granatów w zawiązek, a po numerze 3 przytwierdzona do komórki pojazdu z ulicy Wieśnie. I skutek odmów na pojeździe. Oznakowana łódź Fortis 65 tysięcy kr. Ciągnięta na morskim na zatrzymany w 7-osobowym. Tuż za nim oznakowany radiowóz Crafter. Kolejny to Ducato, ruchome stanowisko dowodzenia. Tuż za nim pojazdy konwojowe, dwie małe więźniaki na Volkswagen Crafterze. Swoją straż pożarną reprezentować będą najnowocześniejsze pojazdy posiadające najlepsze i unikalne rozwiązania technologiczne. Przed Państwem ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o pojemności zbiornika wody 5000 litrów. Cena
średni samochód specjalny rozpoznawczo-pionierowy CBRN. Kolejny to średni samochód specjalny dowodzenia i łączności na podwoziu Renault Mitlu. I samochód ratownictwa drogowego Renault Mega Lucy. Przyznawany z Państwowej Straży Pożarnej samochód specjalny cysterny. Zapamiętajmy pojazdy wystawione przez Straż Graniczną jako pierwsze motocykle Kawasaki Versys 1000 oraz Yamaha Quaddy. Toyota Raptor, przeznaczona w Straży Granicznej, to samochód patrolowy. Ford Ranger, wykorzystywany do ochrony granicy państwowej oraz szybkich komunikacyjnych. Samochód terenowy Toyota Land Cruiser i pojazd terenowy Toyota Hilux. Następnie obejmowano przeznaczone jako samochód do przewozu osób zatrzymanych oraz numer przedeżdżający. Jest to ruchoma stacja radarowa wykorzystywana podczas wykonywania zadań służbowych. A teraz sprzęt Straży Ochrony Kolei. Na przodzie kolumny jadą samochody operacyjne marki Isuzu D-Max Double Cab. Na miejscu widzimy oznakowane samochody interwencyjne SOK marki Volkswagen Amarok. Straż Ochrony Kolei dysponuje również mobilnymi centrami monitoringu na podwoziu Mercedesa Sprintera. Były również pojazdy Krajowej Administracji Skarbowej Mercedes Vito oraz Mercedes Sprintera. Przed nami pojazdy prezentowane przez Żandarmerię Wojskową na czele motocykl interwencyjny Kawasaki VN 900 Classic. Kolejny to Opel Insignia, samochód interwencyjny. Już do trybuny honorowej zbliża się skład Polaris. Zapewnia on transport operatorom podczas szturmu na obiekty. A następne to dwa samochody interwencyjne lekkopancerzowe Stilo. Kolumna sześciu motocykli Kawasaki Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolumną motocykli dowodzi major Sylwester Doleński. Zakładami Wojsk Obrony Terytorialnej ze swoim sprzętem zaprezentują się wojska specjalne. Samochód ciężarowy o wysokiej mobilności i hamnej. Pojazd dostosowany jako pojazd lekkiego wsparcia. Tuż za nim rampa szturmowa na samochodzie Fordu FU550. Kolejny opancerzony samochód motorowy Bravo Terrain Design. Zbliża się wóz ewakuacji medycznej, również na bazie kołowego transportera opancerzonego. Rosołek Baron Wem dowodzi plutonowy Marcin Olichoński. I zbliża się do nas ugrupowanie sprzętu sił sojuszniczych, dwóch brytyjskich wielozadaniowych samochodów terenowych Panther, dwóch samochodów ciężarowych DAG 665T z armatą przeciwlotniczą GDF 103 oraz dwóch korwackich samowierzchnych wyrzutni rakiet M92 Vulcano. Pojazdy te stanowią wyposażenie się aparatownie obliczeniowo analityczne skażeń na samochodzie Jelcz 662. Transporterach opancerzonych zaprezentują się artyleryjskie środki walki na podwoziu kołowym. Zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWD-99 PAT z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Przed Państwem 152 mm samowierzchna armatorowica dana na podwoziu kołowym TK815 z napędem 8x8. Przeznaczone jest umieszczenie środków i punktów ogniowych elementów stanowisk dowodzenia oraz głosu kolorowym. Zastosowanie polskiego systemu kierowania ogniem, to was współpracuje w trybie automatycznym.
zbliża się artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym. Dwa egzemplarze z 17 brygady zmechanizowanej międzyrzeczy. I przed Państwem 122-metrowa wyżynie artylerii rakietowej Juliusz-40 Landusa na samochodzie Jelcz. Przeznaczono do niszczenia i obezwładnienia siły żywą sprzętu bojowego przeciwnika, podobnie jak armat. I zbliża się do nas artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym. Dwa egzemplarze wystawiła 17 brygada zmechanizowana ze Szczecina. Tuż za nim 120-mm moździerz samobieżny rak na podwoziu kołowym. 8 egzemplarzy wystawiła 17 brygada.